Natomiast są zabytki również, które można by było łączyć z Rusią, tak jak te krzyżyki z emalią. Natomiast są to też zabytki, które występują masowo na terenach łotewskich, w związku z tym też tutaj mamy problem z tym, ale są też takie ewidentne zabytki jak ten medalion świętego Jerzego, który oczywiście ma proweniencję ruską. Tym niemniej są to zabytki tutaj przedstawione przeze mnie wyjątkowe, bo jednak w większej masie w okresie od XII, w zasadzie drugiej połowy XI do XIII wieku kultura jaćwiecka jest kulturą, można powiedzieć, zachodnio-bałtyjską. Typowe zabytki dla zachodniej, środkowej Litwy, zachodniej Łotwy, ale także ziem pruskich, głównie terenów sambijskich. Jaćwież wczesnośredniowieczna nie jest kontynuacją wcześniejszych kultur bałtyjskich, jakby to chcieli niektórzy archeolodzy. Nie ma podstaw ku temu. Jest za duża przerwa chronologiczna między okresem wędrówek ludów i za duże różnice kulturowe, żeby ciągnąć od wczesnej epoki żelaza po wczesne średniowiecze. Także proszę się nie dać zwieść, jak będą Państwo w Szwajcarii i będzie tam cmentarzysko w Szwajcarii, oczywiście suwalskiej, i jest tam festyn dotyczący jaćwingów. Nie, to jest cmentarzysko z okresu wędrówek ludów i okresu ludów rzymskich, nie mające nic z jaćwingami wspólnego, oprócz terenu, na którym się znajduje. W IX wieku pojawia się jakaś nowa jakość, która, tak jak mówiłem, ma też w całym basenie Morza Bałtyckiego analogię. Pojawiają się ludzie, którzy wznoszą grodziski. Widzą dość, przyznam, śmiałą rekonstrukcję ośrodka w Szurpiłach, najlepiej przebadanego i chyba do tej pory największego z ośrodków wczesnośredniowiecznej jaćwieży. Tym niemniej jest to taki modelowy przykład, który nam służy w badaniu innych tego typu stanowisk. Chociaż niestety ten przykład na razie przerasta wszystkie inne stanowiska, które mamy przyjemność kopać czy też penetrować, i powiem szczerze, że jest czymś wyjątkowym, więc też trudno stawiać go za jakiś taki model, który się wszędzie sprawdza.